Paweł Witon, jezuita. Od 2,5 roku pracuję tutaj w Chicago, w jezuickim ośrodku milenijnym oraz w parafii świętego Władysława. Wspólnota Jaśmin powstała 9 lat temu, chociaż w tym roku już będzie 10 rok, będziemy obchodzić nasze 10-lecie we wrześniu. Została założona przez naszego współbrata jezuitę ojca Piotra Kochanowicza, który postanowił otworzyć się na rodziny, które mają dzieci niepełnosprawne, postanowił im pomóc. Raz w miesiącu nasza wspólnota ma msze święte oraz organizujemy różne spotkania, wyjazdy dla naszych dzieci niepełnosprawnych, dla ich rodzin. Staramy się przede wszystkim w naszej działalności jakby wspomagać te rodziny, integrować, wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Dlaczego dzieci niepełnosprawne? Przede wszystkim dlatego, że jest potrzeba integracji i pomocy rodzinom, które często pozostają same ze swoimi problemami. Myślę, że wspólnota daje im okazję do spotkania, do wyjazdu, do integracji, do dobrego spędzenia czasu, ale myślę także, że przede wszystkim do modlitwy, dlatego że msze święte czasem dzieci potrafią robić trochę hałasu w kościele. Myślę, że jak są razem, myślę, że jak przeżywają msze święte, to inaczej na to patrzymy, jesteśmy bardziej otwarci, tolerancyjni na dzieci, na czasem niespodzianki, które nam przynoszą. Nasza wspólnota Jaśmin stara się przede wszystkim integrować dzieci, które mają różne stopnie niepełnosprawności oraz różne odmiany niepełnosprawności. Na przykład autyzm, syndrom Downa. Zdarzają się także dzieci, które są tylko i wyłącznie niepełnosprawne fizycznie. Znaczy wspólnota nie dzieli dzieci. Nie mamy jakiegoś takiego podziału na dzieci takie i takie. Nie robimy rozgraniczenia pomiędzy autyzmem, syndromem Downa, niepełnosprawnością tylko i wyłącznie fizyczną. Jesteśmy jako wspólnota otwarta na wszystkich. I co jest ważne jeszcze w naszej działalności, nie jesteśmy tylko otwarci na same rodziny i dzieci, ale jesteśmy również otwarci na wolontariuszy, którzy chcą nam pomóc w naszej pracy razem z dziećmi i ich rodzinami. Bardzo chcemy, to jest nasz cel, aby rodziny nie były same, aby spędzały wspólnie czas, aby poznawały nowe osoby, nawiązywały nowe kontakty. Myślę, że również aktywność, którą nasze wyjazdy, to wszystko, co mamy w naszej ofercie, myślę, że pomaga rodzinom integrować się, wychodzić z czasem. Czasem człowiek zostaje ze swoim problemem sam. Ja myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby nie czuć się sam, żeby poznać nowych ludzi. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów telewizji Pole Vision. Bardzo serdecznie Was zapraszam do naszej wspólnoty jaśminowej. Jeśli kogoś znacie, jeśli ktoś chciałby się zaangażować w naszą działalność, ale także rodziny, które mają dzieci niepełnosprawne, bardzo serdecznie Was zapraszam. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 15 mamy mszę świętą, a po niej spotkanie. Zapraszam do jezuickiego ośrodka milenijnego na Irving Park. Pierwsza, najbardziej leniwa, nazbierała słomy siana i pobudowała domek. Ale w okolicy grasował groźny wilk i postanowił przyjść do pierwszej sinki. I wali do drzwi i krzyczy: let me in, let me in. A co sinki odpowiadają? Not by the hair of my chinny chin chin. I dmuchamy, wszystkie dzieci. Dmuchamy mocno, mocno, mocno. I wiem, dmucha i dmucha. I domek się rozsypuje i świnka biegnie do swojej siostrzyczki. I nic innego, tylko wilk przychodzi do drugiej świnki i wali do drzwi. Puśćmy, świneczko mała, obiadek. A świnki krzyczą: my się ciebie nie boimy, ale drzwi nie otworzymy. A wilk mówi: ja będę dmuchał. Regina Niedźwiecka, jestem mamą 5-letniego Adasia z zespołem Downa. Jestem szefową rodziców we wspólnocie Jaśmin. Dzisiaj mamy 9. bal przebierańców dla dzieci, organizowany przez wspólnotę integracyjną Jaśmin. Jest to wspaniałe przedsięwzięcie. Mamy wspaniałe kostiumy, dzieci są ubrane we wspaniałe kostiumy. Mamy postacie bajkowe, jest wspaniała zabawa. Dla mnie jako matki dziecka niepełnosprawnego jest to wspaniała sprawa, bo mogę z innymi rodzicami, którzy mają te same zmartwienia, żeby nie powiedzieć problemy,
mogę z nimi porozmawiać o innych doświadczeniach na temat zdrowia i wychowania naszych dzieci. Nasza wspólnota właśnie nazywa się Wspólnota Integracyjna Jaśmin, czyli naszym głównym celem jest integracja naszych dzieci ze społeczeństwem. Bardzo serdecznie zapraszamy. Może tam po raz ostatni zaśpiewamy piosenkę o niedźwiedziu. Zostańcie w takim wielkim kole. Czy wy wiecie, jak się śpiewa do niedźwiedzia? Przede wszystkim niedźwiedzia nie można obudzić, prawda? Bo jak się niedźwiedzia obudzi, to on będzie łapał. I jeszcze bym bardzo poprosiła dwóch chętnych niedźwiedzi. O, widzę, tutaj jest jeden i mamy trzech niedźwiedzi. Więc niedźwiedzie kłócają, zamykają oczy. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, druga godzina niedźwiedź chrapie, trzecia godzina niedźwiedź wstaje i łapie. Proszę! I niedźwiedzie przyprowadzają osoby do środka. Nazywam się Teresa Czyszczań, mój syn Dawid, niepełnosprawny. Przychodzimy tutaj już 9 raz. Od samego początku jesteśmy, bawimy się świetnie, nasze dzieci jaśminowe również, a przy okazji bawią się wszystkie inne dzieci. Także bardzo fajna impreza, dzisiaj właśnie sprzedaję bilety, mamy tyle atrakcyjnych rzeczy do wylosowania, także to jest bardzo fajna impreza. I zapraszam wszystkich co roku, bo ja myślę, że następny rok również będzie, także świetnie się bawimy. I dziękujemy za to, że jesteśmy tutaj. Od 2008 roku i należymy, tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy, bo to są nasze dzieci, wszystkie dzieci to są polskie dzieci, zapraszamy również inne, ale przede wszystkim to są nasze polskie dzieci i spotykamy się z rodzicami co miesiąc, wyjeżdżamy na kolonie, wyjeżdżamy do Kęwista, wszystkie akcje, które robimy, to są przeznaczone na wyjazdy dla naszych dzieci. To słuchajcie, to jeszcze zupę gotuje w kominku, ale i tam przybiega groźny wilk i wali do drzwi. I wilk dmucha, i hucha. Pomagamy wilkowi dmuchać. Mocno i nic się nie dzieje. I wilk postanawia wleźć przez komin. I idzie przez komin. Wilku idzie, a ta świnka ma obiadek w kominku, bo ona mądra i pracowita. I brawo, robimy na świnek. Brawo! Pięknie, brawo!
Nie pociąg na Lancję, tu na dół. Tu na dół. Zakopane, na chwileczkę, tak jest. A my wsiadamy i ruszamy pociągiem na górę. I Gabriela Ptasińska, jestem wolontariuszką wspólnoty Jaśmit od ponad 7 lat. Do wspólnoty trafiłam troszeczkę przez przypadek. Dowiedziałam się od znajomych, że istnieje taka grupa, która pomaga polskim rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. Powiem szczerze, że z pewną niepewnością szłam do tej na pierwsze spotkanie wspólnoty, ponieważ nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z dziećmi niepełnosprawnymi. I nie wiedziałam tak naprawdę, czego się będę mogła spodziewać lub czego wspólnota będzie oczekiwała ode mnie. I muszę powiedzieć, że na pierwszym spotkaniu dzieci zagarnęły moje całe serce. Dzieci niepełnosprawne, tak jak wiemy, są to dzieci, które nie potrafią udawać uczuć. Są to dzieci, które albo kogoś lubią, albo nie. I powiem szczerze, że każde dziecko reaguje na wolontariusza bardzo różnie, ale kiedy przychodzi się już na drugie, trzecie spotkanie i dzieci witają nas z otwartymi rękami oraz uśmiechem na twarzy, zostają przełamane wszystkie lody. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby się zaangażować w wolontariat na przyjście na nasze spotkanie. Potrzebujemy wolontariuszy, jest nas za mało. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zostać wolontariuszem, proszę wejść na naszą stronę internetową www.wspólnotajaśmin.com. Jest tam link, na który trzeba kliknąć, wypełnić swoje informacje, imię, nazwisko i kontakt. I ktoś z wolontariuszy skontaktuje się z Państwem i wytłumaczy, co trzeba zrobić i gdzie trzeba przyjść. Każdy kandydat na wolontariusza przechodzi 3-miesięczny okres próbny, bo jak wiemy, nie każdy może sobie emocjonalnie poradzić z przebywaniem z dziećmi niepełnosprawnymi, więc każdemu dajemy szansę, że ma 3 miesiące i jeżeli stwierdzi, że to nie jest coś, co będzie chciał robić, to może zrezygnować bez żadnych, że tak powiem, bez żadnych konsekwencji. Wydaje mi się, że bycie wolontariuszem daje każdemu bardzo wiele. Jest to nie tylko to, że my dajemy siebie dzieciom, ale dzieci dają nam również siebie. Jest to taka obopólna korzyść.